Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa 10 listopada w piątek. Zapraszam na aktualności. 1 listopada na cmentarzach powiatu szczecineckiego i w Lotyniu w gminie Okonek prowadzono kwestę na rzecz szczecineckiego hospicjum imienia świętego Franciszka z Asyżu. Kwestowali samorządowcy, parlamentarzyści, przedsiębiorcy i osoby nie pełniące żadnych funkcji publicznych. Mieszkańcy powiatu i Lotynia okazali się bardzo hojni. Zebrano ponad 114 tysięcy złotych. Po raz kolejny spotkaliśmy się na nekropoliach powiatu szczecineckiego, ale nie tylko, bo również dodam, że i w sąsiednim Lotyniu również zbiórka miała miejsce. No i cóż, uważamy jak zawsze, że jest to ogromny sukces, ogromne przedsięwzięcie. I ukłony oczywiście dla wielu, wielu osób, które wspierają nas w tym przedsięwzięciu, ale myślę, że też tutaj kilka słów organizacji i po co w ogóle robimy tą kwestię, tę zbiórkę, opowie ksiądz proboszcz Marek Kowalewski. Przede wszystkim te kwestie odbywają się od 2010 roku. W tym roku było po raz 11. Dwa lata, wiemy dobrze, że wypadły nam z powodu pandemii. Przede wszystkim kwesta jest, najpierw była przewidziana jako pomoc w budowie naszego hospicjum, teraz kwestia utrzymania wyposażenia. Moi drodzy, trzeba nam wiedzieć, że owszem, hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale ten kontrakt praktycznie wystarczy nam na wypłaty, na leki, bowiem trzeba wszystkim wiedzieć, że nasi pensjonariusze nie płacą za swój pobyt. Nie płacą ani złotówki, a wiemy chociażby, ile kosztuje pobyt w naszych domach opieki. U nas nie płacą nic. Dlatego też te kwestie, które organizujemy, odkąd hospicjum jest otwarte, w tym roku już obchodziliśmy 5 lat od przyjęcia pierwszego pacjenta. Przede wszystkim one służą na wyposażeniu, na inwestycje. Chociażby w tym roku udało nam się między innymi założyć klimatyzację we wszystkich salach, w aptece, w archiwum, że klimatyzacja to jest ponad 70 tysięcy złotych, oprócz innych. No i to przede wszystkim też i zobaczymy, jak do tej pory też i jak większość, żeśmy korzystali z różnych tarcz osłonowych, nie wiadomo jak będzie dalej kwestia opłaty różnych mediów, światło, gaz, inne opłaty licencji medycznych, komputerowych. Dlatego też to wszystko jest przeznaczone. Chociażby tutaj pani Edyta powiedziała o kwestia, to jest wielkie przedsięwzięcie. Oczywiście już teraz mamy pewne doświadczenie, ale kwestia to przede wszystkim nie tylko sam 1 listopada, ale to wszystkie przygotowanie logistyczne, chociażby tych puszek, tych okolicznościowych znaczków, przygotowanie koszulek dla wolontariuszy. To jest duże przedsięwzięcie. Oczywiście ja przynajmniej muszę powiedzieć, że jestem zbudowany obecnością młodzieży. Tylu młodych ludzi, dzień wolny, a jednak zdecydował się przybyć na nasze cmentarze i razem z tymi, którzy zbierali do puszek, razem być. Naprawdę jestem zbudowany naszą młodzieżą i naprawdę serdecznie dziękuję. Miasto i gmina Barwice zebrała 6799 zł 48 groszy. Miasto i gmina Białybór 6797 i 77 groszy. Miasto i gmina Borne Sulinowo 9976 zł i 57 groszy. Gmina Grzmiąca, przecież niewielka gmina, a aż 8594 zł 78 groszy i 20 euro. Miejscowość Lotyń 2765 zł 47 groszy. Gmina Szczecinek, tutaj również ogromne serce możemy widzieć od mieszkańców, osób, które odwiedzały nekropolie, które są zlokalizowane na terenie gminy Szczecinek. I tu, proszę Państwa, w puszkach było aż 11 579 zł i 3 grosze oraz niecałe 4 euro i 50 koron czeskich.
No i w samym mieście Szczecinek, proszę Państwa, zebraliśmy no rekordową kwotę, jak do tej pory, bo aż 68 438 zł i 83 grosze oraz 25 euro. Razem daje nam to kwotę 114 951 zł i 93 grosze oraz nieco mniej niż 50 euro, 48 dokładnie euro i 8 eurocentów i 50 koron czeskich wcześniej wspomnianych. Także proszę Państwa, kwota naprawdę dla nas bardzo duża, znacząca. Możemy zapewnić, że z tych środków będziemy korzystać w momencie, kiedy trzeba będzie, a mamy już zaplanowane kolejne przedsięwzięcia, które są niezbędne w naszej placówce, więc na pewno z nich skorzystamy i możemy gwarantować, że będą to naprawdę bardzo dobrze przez Państwa ulokowane środki. Lub w momencie, no, kiedy środki z NFZ-u nie będą wystarczające, bo i takie czasami sytuacje się zdarzają. Więc dziękujemy za ten naprawdę duży zastrzyk finansowy, Państwa ofiarność, hojność, zrozumienie, no i oczywiście i Państwu, że chcieliście nagłaśniać tą naszą ideę, to nasze przedsięwzięcie, że również pojawiliście się tego dnia na cmentarzu. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy. Firma Kronoszpan zorganizowała dwudniowe warsztaty dla studentów trzech uczelni wyższych. Podczas warsztatów studenci mieli bezpośredni kontakt z płytą i mogli praktycznie wykorzystać zdobytą na uczelni wiedzę teoretyczną. Kronospan to nie tylko fabryka, to nie tylko biznes, ale także w bardzo dużej mierze rzeczywiście edukacja i to na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach, począwszy od przedszkola, do którego dzieci pracowników uczęszczają, współpraca ze szkołami podstawowymi, ale także ponadpodstawowymi, no i uczelniami wyższymi. Tak oto dzisiaj rzeczywiście mamy blisko 80 studentów z trzech uczelni, z Warszawy, z Poznania i z Koszalina i to jest duże przedsięwzięcie. Pierwsze takie, jeżeli chodzi o tę formę, ale w związku z faktem, że widzimy, jak jest duże zainteresowanie i w jaki ciekawy sposób to przebiega dla studentów, bo my wiedzieliśmy, że to będzie ok, jak to planowaliśmy, to wiemy, że będziemy to powtarzać. Czego chcecie nauczyć studentów? Pierwsza sprawa, to chcieliśmy im przede wszystkim pokazać, żeby móc działać, trzeba zarobić. I to dosłownie, czyli wieczór wcześniej za pomocą gry musieli zdobyć pieniądze, które na drugi dzień będą mieli przeznaczyć właśnie na zakup towarów. Czyli najpierw pokazaliśmy im, że pieniądz trzeba zdobyć uczciwie, w jakiś tam konkretny sposób, szanować. I na drugi dzień otworzyliśmy sklep, podzieliliśmy drużyny na podzespoły, gdzie mieliśmy projektantów, gdzie mieliśmy osoby odpowiedzialne za zakupy i tak zwanych majstrów. No i każda grupa musiała się odnaleźć w swojej roli, więc najpierw zobaczyć, jak wygląda produkt, zaplanować, jak będzie wyglądał finalny efekt, zrobić zakupy, co nie było proste, dlatego że każda z grup miała te same towar do kupienia, czyli jak ktoś komuś coś podkupił, miał więcej pieniędzy, to automatycznie kolejna grupa miała mniejsze możliwości, ale był też bank, niecodzienny bank, dlatego że w tym banku można było zdobyć pieniądze przysiadami, pompkami, ale także jakąś inwencją twórczą, śpiewanie, recytowanie czy kawały. Na co dzień macie tutaj studentów z Politechniki Koszalińskiej, dziś i Uczelnia Techniczno-Handlowa i Uniwersytet Przyrodniczy. Tak, dlatego że sięgamy szeroko. To są tak naprawdę studenci, którzy są związani gdzieś tam przy naszym biznesie. Są to studenci, którzy projektują, więc to jest jak najbardziej ten adres. Czy studenci, którzy automatyka, czyli fabryka, rzeczywiście też wszyscy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda część naszej produkcji. No, na pewno dowiadujemy się dużo o i możemy spróbować jakby sami złożyć, użyć tych płyt, a tak naprawdę na co dzień nie mamy takiej możliwości, no bo zazwyczaj robią to po prostu inne osoby, a my tylko robimy projekty, no bo my jesteśmy na architekturze wnętrz. Na pewno dużo jakiejkolwiek wiedzy, no bo wszyscy tutaj nam opowiadają o tym, no i myślę, że nam się przyda to w następnych pracach. To jest takie zderzenie rzeczywistości, zderzenie z praktyką? Tak, tutaj dużo właśnie praktycznych rzeczy można zobaczyć, nie tylko teoria, tylko właśnie praktyka i myślę, że to jest fajne. Czy na uczelniach też macie możliwość czegoś takiego? Takich rzeczy u nas przynajmniej nie ma, ale no dają nam możliwość przyjazdu tutaj, więc trzeba jak najwięcej korzystać z tego. To są pierwsze wasze takie warsztaty? Tak. Jeszcze nie mieliśmy wcześniej,
No ale myślę, że będzie teraz coraz więcej. Będziemy teraz montować elewację naszego boksa. Najpierw będziemy zakładać płytę OSB, później będziemy montować do tego łaty i na koniec będziemy zakładać warstwę zewnętrzną elewacyjną. Ale dla przyszłego inżyniera to jest praca taka bardzo fizyczna. Mnie się cały czas kojarzy gdzieś za stołem kreślarskim. Tak, ale myślę, że takie czasy typowego kreślenia już się skończyły przez technologię, która wchodzi teraz. W AutoCADzie dużo rysunków można tworzyć, ale ja bardziej to architektura wnętrz, więc nie typowo inżynieria, więc ja też typowo na komputerze sobie tworzę. Jutro święto niepodległości. 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Rocznicę tę przypominają różne uroczystości. Szkoły i przedszkola organizują wycieczki pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie dzieci i młodzież poznają naszą historię. Byliśmy przy pomniku marszałka, gdy dzieci z przedszkola Bajka przyszły zapalić znicz. Wyrecytowały wierszyk. A w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szkolny chór wykonał pieśni i piosenki patriotyczne. Była też część literacka. Uroczystość uświetnili zaprzyjaźnieni od lat ze szkołą seniorzy i seniorki z Domu Dziennej Pomocy Złota Jesień. Wszyscy dorośli i dzieci wspólnie świętowali i śpiewali. Pokonamy każde zło.
Aż 9 par świętowało dziś jubileusz Złotych Godów. Małżonkowie spotkali się w zamku z burmistrzem miasta. Podczas uroczystego spotkania jubilaci podziękowali sobie za lata spędzone razem, a burmistrz udekorował ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej. Były życzenia i kwiaty, był szampan. Z życzeniami oprócz burmistrza pospieszyli najbliżsi. Pełną relację z uroczystości pokażemy w poniedziałek. 50 lat to szmat czasu. Co trzeba zrobić, żeby tyle lat przeżyć w takiej harmonii, miłości? W zgodzie przede wszystkim. Zgoda buduje. Zgoda przede wszystkim. Zgoda, jeszcze raz zgoda. Za dużo nie trzeba na jednego, na drugiego zwracać uwagę, że jakieś błędy popełni. Nie wolno jednemu za dużo drugiemu zwracać uwagę. Wówczas się przez dłuższy czas żyje w zgodzie i w harmonii. A przez te 50 lat to były jakieś takie upadki, takie... Nie, nie było u nas takich upadków, żeby wznosień, upadków. Cały czas jakieś przez całe życie nam szło równo. Nie kłóciliśmy się i za dużo nie, po prostu nie jeden... Było zwarcia przede wszystkim. Rodzinnych kłopotów nie było nigdy, po prostu. Jakoś to szło w harmonii. Jeden drugiemu ustępowało, jeden drugiemu po prostu pomagało i tak cały czas ciągło się przez dłuższy okres czasu. 50 lat minęło, nawet 51. Jeszcze tydzień brakuje do 51 lat. A czy ten czas to tak szybko przeleciał? Takie... Szybko, bardzo szybko. Ten czas leci tak, że cofnąć się wstecz to jak no, tydzień czasu jakby minął. A gdybyście Państwo mogli cofnąć czas, co byście cofnęli? No ja nie wiem, co bym musiał cofnąć. Chyba, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ciężko odpowiedzieć. Trzeba byłoby się długo zastanawiać, co by cofnąć trzeba by było. Czyli ani jednego dnia Państwo nie żałujecie? Nie żałujemy. Przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Żeby zdrowie było cały czas. To życzymy Państwu jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i harmonii. Dziękuję bardzo. Gmina Szczecinek stawia na rozwój przedsięwzięć zmierzających do wzrostu liczby inwestycji przemysłowych. W czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inkubatora przemysłowego w Turowie pomiędzy spółką InvestPark a wykonawcą zadania firmą Terbot ze Szczecinka. Przy okazji spółka InvestPark podpisała porozumienie o współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Hala o powierzchni około 3000 metrów będzie kosztować 4 895 000 netto. To jest troszkę ponad 6 milionów złotych brutto. Jest to w tej chwili pierwszy etap realizacji inkubatora przemysłowego. Hala będzie później, w późniejszym etapie przygotowywana pod konkretnego najemcę, czyli zdecydujemy, czy będzie to wówczas hala produkcyjna, czy magazynowa i zostanie odpowiednio doposażona w instalacje oraz w biura i podjazdy. Także dzisiaj chcielibyśmy tutaj podpisać umowę, natomiast ja jeszcze chciałabym poprosić pana wójta gminy Szczecinek o może o rozszerzenie tej wizji inkubatora przemysłowego, który powstanie w Turowie, ponieważ tutaj więcej szczegółów zna pan wójt, także bardzo proszę. Ja serdecznie witam tutaj szanownych państwa, którzy przybyliście na to uroczyste podpisanie umowy na realizację
już tak dość długo wyczekiwanego przedsięwzięcia, ale ta długość czasu, mam nadzieję, że przerodzi się w wysoką jakość tego przedsięwzięcia. Przebrnęliśmy środki, które są użyte w ramach tego przedsięwzięcia, to są środki na przeciwdziałania, związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-u. A ma to, miały te środki, jak to zostały przydzielone dla naszej gminy, która zawiązała spółkę jednoosobową i tą spółką zarządza w tej chwili pani Edyta Iwańska, ma za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez zwiększenie produkcji z obszaru i podniesienie standardów życiowych mieszkańców. To daje w efekcie końcowym wyższą skalę, jeśli chodzi o pozycji społecznej, związanej z lepszymi zarobkami, choćby nawet. To jest idea. Czy ta idea nam się sprawdza? Sprawdza się, bo widzimy, w jaki sposób rozwijają się metropolie. Metropolie rozwijają się przede wszystkim w oparciu o dziedzinę rozwoju przemysłu i przetwórstwa w obszarze. A nasz region jest regionem, który jest zdecydowanie lokalizacyjnie położony idealnie w różnych równych odległościach od najbliższych aglomeracji, to jest 180 km średnio. My jesteśmy w centralnym punkcie. Co nas do tego skłoniło? Przede wszystkim inwestycje związane z budową drogi S11. No to jest okno na świat dla naszego tutaj regionu i to daje nam szereg możliwości, tak jak ma strefa Słupska, ma S6 i też Słupsk się rozwinął przez to S6 bardzo mocno. Tak, my będziemy się chcieli tutaj wspólnie rozwijać, żeby tworzyć te podwaliny tak zwanego środkowego Pomorza, łącznie na pewno też i Koszalin się w to włączy, bo też jest dość mocno rozwijającym się miastem. Wydaje się, że taki rozwój ma sens i jest to odpowiedź na oczekiwania naszych mieszkańców. Chcemy zagwarantować dobrą, dobrze płatną pracę. Za chwilę idziemy też, bo też mamy zawiązaną spółkę SIM, która buduje mieszkania na wynajem. Za chwilę mamy informację, że nowo tworzony rząd będzie wspierał budownictwo na wynajem. Wszystkie karty się układają. Mam nadzieję, że nam na to wszystko pieniędzy jeszcze wystarczy. To będzie już pełnia szczęścia. Tak, jest to umowa pomiędzy Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna a spółką Invest Park Szczecinek Spółka ZOO. Jest to umowa o współpracy w celu znalezienia inwestora w inkubator przemysłowy w Szczecinku, w Turowie właśnie, w gminie Szczecin. Tak, proszę uprzejmie. Natomiast tutaj ja dziękuję również za zawarcie umowy. Dokończymy. Dobrze. Ja gratuluję. Maria, mam nadzieję, że nie będziesz potrzebował wsparcia mojego, bo ja wiesz, ja w każdej chwili mogę pomóc. Gratuluję pani prezes do doprowadzenia. No i pani prezesie, życzę ja owocnej współpracy. Sobie i panu. STS Pomerania razem z Zespołem Szkół nr 6 i Szkołą Podstawową nr 1 przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Fundacji Fabryka Atletów dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowało bieg niepodległości. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na różnych dystansach rywalizowano o medale i drobne upominki rzeczowe. Od dzisiaj Szczecinek ma swoje biegi, mamy bieg niepodległości. Myślę, że to jest pierwszy taki bieg organizowany przez Fabrykę Atletów. Współorganizatorami Pomerania Szczecinek, Jedynka Szczecinek, Zespół Szkół nr 6. Gdy patrzymy tutaj na uczestników, to jest od najmniejszych do największych. Od najmniejszych, od przedszkolaka do szkoły średniej. Ale dystanse takie, chociaż zróżnicowane, to długie dla przedszkolaków 250. 250 metrów, tak, i później adekwatnie 500, 600, 1000 metrów, tak. Z tego co widzę, to każdy uczestnik otrzymuje medal. Tak, każdy uczestnik otrzymuje medal okolicznościowy.
Także tutaj dla pierwszej szóstki są takie medale okolicznościowe, pozostali dostają medale również, ale innego rodzaju. Czyli wszyscy są nagrodzeni? Wszyscy są nagrodzeni. To są biegi bardziej rekreacyjne czy takie sportowe typowo? Zależy jak kto na to patrzy. Myślę, że bardziej rekreacyjne dla takich małych dzieci, a już takie dzieci, które coś uprawiają sport, to mogą się sprawdzić na różnych dystansach. Sądząc po strojach, tu nie brakuje akcentów patriotycznych. Bardzo fajnie, sami opiekunowie to zaproponowali, są też cheerleaderki w niektórych przedszkolach, także myślę, że to fajna jest taka oprawa. Trasa gotowa. Poszły. Uwaga! Dawaj, biegają w tym parku. Kobiety, przepraszam. Start! A mnie ktoś tutaj sprintował. Ja też będę sprintować. Zespół Szczół i Rutkowski walczą do końca. Kto przekroczy pierwszy linię metry? Bogdanowicz, Rutkowski. I na trzecim miejscu Skrzydliński, wszyscy z zespołu szkół. A jutro rocznicowe uroczystości organizuje burmistrz Szczecinka Daniel Rak. Rozpoczną się o godzinie 12 mszą za ojczyznę w kościele mariackim. Po mszy o godzinie 13 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego okolicznościowe przemówienie wygłosi burmistrz, a następnie u stóp pomnika zostaną złożone kwiaty. Uroczystości zakończy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. W dalszej części programu zobaczymy jeszcze archiwizję i magazyn telewizji lokalnych. Do zobaczenia.